Wintarski. Jest 27 listopada. Zmasowany atak zimy na Podlasiu. Pogoda masakra. Ja po długiej przerwie ruszam dziś na, jak nie najlepsza, to na pewno jedno z najlepszych wypraw na tym kanale. Dzisiaj od razu z miejsca mówię, że zobaczymy takie rzeczy, że hu 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 i ha ha ha. To jest centralnie mokry sen zbieracza. Będą takie trofea, takie tyki, że masakra. Ale to wszystko będzie za chwileczkę. Ja lecę dalej, jestem w połowie drogi. Lecę na Mazury i na Mazurach będziemy oglądać, podziwiać, zachwycać się i zazdrościć. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, jesteśmy w takim miejscu, że ten kanał jeszcze nigdy nie był i podejrzewam, że szybko nie będzie. Jesteśmy dzięki uprzejmości Maćka. U niego Maciek zaoferował się, że pokaże mi swoją kolekcję. Ja tu w ogóle już wspominałem, wcześniej się śmiałem, że ja tę wizytę to powinienem zacząć od całowania go po rękach i stopach za to, że się zgodził. Także witamy Maćku. W dwóch słowach przedstawisz nam się, powiesz coś o sobie i później już ja dalej zadam 100 pytań. Jestem kolekcjonerem paloży od 12 lat. Nie pamiętam już dokładnie roku, w którym zacząłem kolekcjonować paloże. No i pasja trwa. No i myślę, że będzie trwać. No tu akurat widać, ja od razu taki tylko szybki przelot zrobię, żeby nie było, że Maciek tu jest gołosłowny, że pasja trwa, bo ja jak żyję czegoś takiego nie widziałem. Patrzcie, co tu się dzieje. Pykes, brykes. Tu jest tyle towaru takiego. Tu są same mega potężne byki. Tu podejrzewam, że pan zapała nawet by w kompleksy wpadł na widok tych wieńców, bo tu jest, to jest masakra. Masakra to, co tu się dzieje. To, co tu widać, to szok. No i oczywiście, że randol mega, ale to akurat jest szczegół. Tu zaraz pokażemy, ja Maćka przepytam, od czego to się zaczynało, co. O tu też na wejściu przepraszam za jakość, bo ja jestem absolutnie nieprzygotowywany do takich rzeczy, ani sprzętowo, ani intelektualnie, ale postaram się, żeby to jakoś merytorycznie i na poważnie wypadło, bo naprawdę tu jest czat. To już zaczynamy powoli oglądanie i pierwsze pytanie ze stu. Maciek, taka perełka w kolekcji, z której najbardziej jesteś dumny, najbardziej cię cieszy. No to jest ten byk. Jest on w formie 6-20 nieregularnego. Jest to byk nasz mazurski. Waga 7 kg. No i od razu zapewniam, tutaj z moich obserwacji, tutaj 7 kg to nie jest żadna masa w tej kolekcji, bo tutaj są po 12. Widziałem. Ale forma jest z jego bardzo ładna. No tutaj o, akurat w temacie formy to nie będę się wypowiadał, bo ja wychodzę z założenia, że jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki, ale jest ten, jest mega. No, tu mamy ten stos, no i szanowna wycieczko, Maćku, prowadź. O czym chcesz opowiedzieć, co chcesz pokazać? Tu mamy łosie, zalaski, jeden. Waga jest około 25 kg sztuka, tak, może nawet i więcej. Ale żeby to zobrazować, co? Mam za ten, za słaby obiektyw, bo tu powinien być szerokokątny. Ja to powinienem gdzieś nagrywać na stadionie piłkarskim, a nie w pomieszczeniu. Ale jest przystanek Alaska. Tam chyba takich nie było. Ale jakie łopaciska! To szok! Tutaj ona szybko. Dobrze poznaję muflon, tyle że to już nie podlaski, tylko muflon prawdziwy. Ale on się schował tutaj na tle tej kolekcji całej, to może go chodzi o to. Jest muflon. No i lecimy dalej. Patrzymy, oglądamy. Który jest taki, że jesteś pewien, że nie jeden zbieracz to ma ból wszystkich części ciała, o niego gul chodzi i zazdroszcza. O tutaj ten stos, zobaczcie jakie tu są tyki ponad 5 kg. Tak jak tutaj też
Wiadomo, że nagranie tego nie odzwierciedla, bo zaburza tą perspektywę i ty. Ale tu są takie tyki, że same. To jest tyka 560. Ale gabaryt. Tu jest tyka 5,5 kilo. To nawet ten bida aparacik to jej nie obejmuje. To jest druga tyka do tej pary. To jest para taka. To jest para 11 kilo. Regularnego 30. Tak. Ale potęga. Szok. Te korony jakie, co? O, ten dźwięk obijanych poroży to jest. Tu jest para. Waga 10 kilo. Za wąski kąwał, żeby to nagrać, to jest. Ale jaka jest ten. Jaka jest potęga. A to dopiero początek. I tu wszystko pary, tak? Czy tam dalej nie, są te sobie? Ale na razie pary. Tak jak tutaj ta. Te tyki to one są w koronie szersze niż ja w barach. To jest para 9 kilo. W ogóle. Ale. Szok. Szok, to co tutaj widzę, to już jest szok. Śmielę sobie. 5 kilo. Ale z jakim tym, z jakim spokojem. A to tak, mamy tak o 5-kilogramowo. Ale. Mega, mega. A jeszcze gdzie do końca tego stosu? Ja autentycznie jeszcze nigdy nie miałem takiego kłopotu. Ja nie wiem w ten. Ja nie wiem, w którą stronę patrzeć i co nagrywać, bo tu jest tyle tego, w którą stronę się nie ten. O, zaraz ten. Będą straty. Tu jest tyka 4-kilogramowa. Bardzo. Ale też jaka jest wielka. Bo ja mówię, że ona jest sporo ciężejsza, nie tylko. No właśnie ona taka jakaś z lekkiegoś jest. I tu dopiero tyki, a jeszcze jakie więcej są. To będzie serial pod tytułem Byłem u Maćka. No i jeszcze piękna tyka, tu jest taka popatrzona. Ona waży 3,60. Ale jak co forma jaką atlasa. I to jest tyka z Mazur. Mazurskie byki. Tak. Konkret. Jedwabno. Mam tam zaproszenie. Tu mamy. A to jest pierwsza z moich par. Można powiedzieć, od której wszystko się zaczęło. To poszło ładnie, co? Coś to już też jest. Fajna pareczka, no tylko no, tutaj, masz 5 kilo. Tutaj tak jak ja też ciężko mi wpaść w zachwyt, nie? Jak ja już tutaj tyle widziałem tego. Ale to tak jak ten, tak jak mówię, najdalsze na. Każda kolekcja zaczyna się od pierwszej pary. Ta para jest mojego terenu. Tutaj wam powiem, że tutaj tereny też są u Maćka klasa, jak ja tu leciałem. To mnie strąbili praktycznie kilka razy, bo ja jechałem głowa w prawo, głowa w lewo. 60 na budziku. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze? Ale jak fajnie. Już teraz to takie, już takie są już takie no, słabsze rzuty, typu tam 2,5 kilo, 3 kilo. Co? Dla jednego słabsze, dla drugiego mega, mega. To też tutaj ten stos cały teraz rozbierać, to też nie chce ci ten. Nie chce. A tutaj co mamy? Ten, same róże i... To róże były do robienia tych ciętych akurat, ale aha, nie wiem, czy się w to będę bawił jeszcze, zobaczymy. Aha. To tam jest nie wiem, jakieś łosie są. A już tyki sobie odpuścimy, ale to już mówię wam, no naprawdę, zresztą to widać, to jest takie mega pytardziochy, że szok. Przechodzimy do wieńców, zaraz się zobaczę, ale to wieńców ja w ogóle jak wszedłem tutaj do Maćka, od razu w salonie przygotowany do powieszenia, jaki medalion łosia wisi.
Wieniec też jelenia. Od razu wiedziałem, że będzie grubo. I ten dźwięk, ależ. Ja tu mogę mogę się zaoferować, że w ramach wolontariatu będę ci przyjeżdżał, czyścił, odkurzał jak trzeba, jak chcesz. Bo jest. Szok, cały czas szok. O, jest pewne, że działa. Teraz zaczynamy temat wieńców. Tutaj ten jest gabarytowo, nie jest ogromny, ale jest śliczny. 620 waga 6 kg. I ale jak on ma ten, jaką ma formę, naprawdę jest taki maluch, a już tyle co? Ile on by miał, jakby był większy? No ale to jest ten, waga niższa pierwszy, a tu już lecimy w... Mamy na dole, w ogóle jest pokazany łoś. Widać, że konkret, tu jest wysoki sufit, bardzo to pomieszczenie jest przygotowane pod tą kolekcję. A tu nad nim wynio... 11 kg. To jest potęga. 16. I tu już lecimy po... To kolei. Jest 6,20, 7 kilo. To jest jako ten, z jaką gładkością mówi, nie wiem, żadnego tego, a to 6,20, 7 kilo i... 7 kilo to nie dużo jest, średnio. Tu jest 20, para ważyła 7 kilo. To jest... Obsadzone. Obsadzone, tak. Takie są. Ale jest też mega. Tam mamy... Tamten jest 8 kilo, 2,20. A ten w ten ma ciekawe te małe. On jest prosty taki, bez ugięć. Nie jest taka ugięta do środka, tylko jest taki V. W ogóle można by powiedzieć, że taki na, tak jak na ten, na rykowisko to treningowy, bo ma takie te tyki. Nie są te, nie są owce. No tutaj 100 łosi, ale do łosi to przeskoczymy później. Tu kolejny konkret naprawdę. Tu jest 420, waga 11,5 kg z czaszką. Bo to są zrzuty obsadzone też. Nie pamiętam wagi tych, tylko ważyłem razem później z czaszką. Ale mega. Tutaj. Tu są dwie pary z Podlasia. O. Od jednego byka. Ale kto był tak bezczelny i kto od mojego byka z Podlasia zabrał dwie pary? To są okolice Czarna Białostocka. A, to nie. To darujemy, to nie moje rewiry. Chociaż tak jak... Teraz to waga mamy... górnej pary jest 8 kg, a dolnej jest 7600. Ale jeszcze ten, widać co? On się ustecznia już ten byk. Aha, to ta była. Tak. Wcześniej, a ta później, ale jest ten. Fajne. I tu potęgi, ciąg dalszy. Tu jest bnio. Tu jest 4,20. Waga pary 10 kg. Ale jest para obsadzona. Ja tu nie mogę z jako Maciek głę, taką w spokojem, na luzie. Żadne tu wydarzenie, nie? Byki takie potęgi. Przyzwyczaiłem się do nich. O. Bo ile już lat kolekcjonujesz mniej więcej? Tak ponad 10. No to przez 10 lat to można przywyknąć, ale... Tu jest wieniec 12-10. Był na zlocie mazurskim. Ale też jest tutaj w formie. Co to jest ten? W sypule, tak? Nie, musiał mieć jakiś uraz czy... Mógł, tak. Mógł mechanicznie uszkodził gdzieś. A tego oczniaka to ułamał pewnie w rykowisko. Ale to co tu porlenie? Tutaj też jakiegoś ma takiego dindasa. W ten... Ale tam jaki... i z tyłu jeszcze jest ale taki narusz. Taka... Z tyłu. Ona tutaj jest. Widzisz, taki guz jest na górze. A, no. Obwód róż to jest 36 cm. O cichu, to nawet więcej niż ja mam w zwodzie. No zobacz, jak można dwoma rękoma objąć tą różę. O, mega. Potęga taka, że... Szok. Tu mamy... Tu jest 20. Waga 7 kg. Ale też taki jak lubisz, nie? Tak. On był też na zlocie. Konkret. Ja to chcę ten, aż dziwne, że aparat dam radę trzymać, a nie taka rozdzielona gęba, gdzieś tam szczęki nie zbieram z podłogi. Ale tu jest naprawdę tego tyle, tak jak tutaj. Patrzcie, a tu też te medaliony dwa są. One będą na sprzedaż, te medaliony.
O, bo właśnie ja do tego chciałem teraz nawiązać, nie? Bo tak jak Maciek teraz tutaj ten stos... Czy przyjadł parę byków, będzie na sprzedaż, no nie parę, bo jakiś tam część, no bo jest tego niestety tutaj za dużo, nie? Bo ale to jak widać, ja to mówię tutaj, jeżeli ktoś by był zainteresowany zakupem, to ja podam kontakt bezpośredni do Maćka. To jest jeszcze więcej coś o nich trochę wagowo? No to są więcej, w większości jest więcej ponad 9 kilo. I są różne formy, różne wagi. Dla każdego jest ponad 40 więcej na tej grumacie. No to z takiej ilości już to można. Coś można wybrać. Można już coś wybrać, także mówię, tu jak ktoś będzie reflektował, do mnie walić śmiało, czy w komentarzach, a już ja kontakt udostępnię. Tutaj możemy pokazać tego bylia innego z brzega. Taki, no, można powiedzieć, spory jest, bo on waży ponad 9 kilo. Ale konkret. Mega, mega. I tutaj, mówię, tutaj tu jest ta całość, to ja... Kiedyś jak rozmawialiśmy z Maćkiem, mówisz, bo ktoś przyfocił, co gdzieś z tych, które właśnie tutaj nie są na tym stosie. A teraz dopiero widzę to, dlaczego to nie było jakieś ten, nie było jego wozła. To jest bardzo możliwe. Tutaj no, ale tu to mówię, fotografować, tu nie. Niestety jest za dużo tego, żeby to teraz rozebrać. Bo niestety jest ograniczone miejsce. Śmiało możesz u mnie trzymać. Jak trzeba, to żonę wywiozę gdzieś. Niech stracę. Będę jadł chińskie zupy. Będę musiał to wyciąć, bo jak. Usłyszy to po mnie. Tutaj mamy jelenia. Milu. O właśnie, tu do niego miałem przejść. Ale z może winiemy stąd, będzie go lepiej widać. Zapadna na tym ciemnym fotelu, to białe poroże się wyróżnia. Bo właśnie ja myślałem, że on jest biały, bo stary, biały, wybielony czy coś. Znaczy on by był ciemniejszy, ale niestety on chyba za szybko skończył żywot swój. One nie żyją u nas w Polsce na wolności, tylko w niewoli. Ale on jakie ma te poroże, ja... Mówiłem już tutaj Maćkowi, że jak ten, bym zobaczył te tyki gdzieś same, to bym pomyślał, że to jest renifer i w ogóle, że on ma głowę tyłem do przodu. Ciekawostka, no bo to jest taki... Ale to na tym kolekcja polega chyba, żeby mieć takie ten perełki, ciekawostki, ale ja tak, patrzę tu na tego, a już mi oczy tam, na tamtą potęgę. O matko! Tu mamy 100 łosi konkretnych. Tyle, co z tego widać o łosiach, coś więcej chcesz powiedzieć, no, czy... No sztuk tutaj jest, nie wiem, 12 czy 14. No, wielkich potęg tutaj nie ma, może gdzieś waży wagowo, jest jakieś 6-7 kilo, może więcej nie. Ale to po tym, po głosie widzę, że łosie jakoś nie za specjalnie chyba cię jarają, co? Nie. Jest, bo w kolekcji też jakieś coś jest z łosia, samo z kozła jest coś tam. A no, ogólnie ja się bardziej lubuję w jeleniu byka. To te łosie ja mogę chętnie cię wyzwolić w ramach wolontariatu, nawet zorganizuję przyczepkę, zapakuję, wywiozę do siebie. Bo też tutaj tak na szybko Maciek wspomniał o tych okoziołkach. A to ten, fajne medaliony kozła. No, fajne są. Sobie odpoczywają po imprezie wczorajszej. Tutaj kimają na sofie z dwoma kolegami z imprezy. Te medaliony też są. Klasa. No niestety na nie miała miejsca i... I też jak ktoś by reflektował, to zapraszamy. Tak jest. Ale... Kurde, nie, to jest takie za ten, tak jak ja mówię, nie, bo to też takie jest, ktoś może powiedzieć, że kadrowane tak z upy, ale ja tu nie mam możliwości nawet, bo ja nie mam szerokiego kąta, a tu to pomieszczenie jest zasypane tym całym towarem, także szok. Tutaj mamy przepięknego byka. Waga 5,5 kilo. Czekaj. 4,20, tak nieregularny. Ale tutaj w nim te korony to są prześliczne. To ja mówię za... Tylko tę czaszkę trzeba będzie wybielić. Ale to już... I na pewno on pójdzie na ścianę. To są już takie szczególnie istotne. Widzisz, to też fajne, nie? Tak jak ty gustujesz bardziej, tak jak mówiłeś. Tak. Gęste i... Tak jest. Dobrze pamiętam? Tak. I tak jak widać, się bardziej jarają te, tak jak ja bym powiedział, maluchy, nie? Niż te takie gabaryty, naprawdę waga ciężka. Wiesz, waga ciężka też jest fajna. Ty
Tylko na pierwszy rzut oka tej wagi nie widać, tak? Z daleka, no, z bliska widać już, jak się podejdzie do tego wieńca, to widać tą wagę. Ale mimo wszystko bardziej mi się podobają byki więcej. To jest to, co ja powtarzam. Jeden lubi ogórki, drugi tak. Ogrodnika córki, nie? Ale tu jest... Czadzio jest. Zostawimy go jeszcze. Takie mieć problemy, co? Poczekaj, bo ten, tego dzika ty miałeś na zlocie? Nie. Bo był też dzik na zlocie. A to chłopaki mieli z Podlasiego. No z ten, Mońki, dobrze tak, kojarzę? Tak, no taki preparat, Marcin. Czekaj, może postawię, ja to może tego łosia wyciągnę. O, dobra. Tutaj on jest nasz łoś z Mazur, ten łoś. On został nabyty w tamtym roku. Wyciągniemy. Jak widzisz, ktoś się tutaj nie popisał z jego obsadą. Znaczy to wiesz, każdy ma inny talent. Tutaj kwestia obsady to... Najlepiej by było posadzić na czaszkę. Ale jest... Zdobyć czaszkę, odłożę i... To wiesz, to już jest na ten, na... Najmniejszy kłopot, bo tu mamy takie czasy, że ludzie robią, a co robią ja to koczaszkę. Nie tego, ale na moje oko to waży ta para około 10 kg. Ale jest fajna, tylko tak jak tutaj, tak jak mówisz, nie? Podstawa to jest wymiana tej czaszki, bo tu tak... Już miałem ją rozebrać kiedyś i zważyć, ale na razie... Znaczy to tutaj fajnie w kącie stoi. Jak wiele innych, nie? Tak, no. Ale kurde, jak ja bym chciał mieć taki problem, nie mieć kiedy coś tam z tego. Tutaj takie ten, chwilę wyłączyłem, a tu Maciek zaczyna takie historie, bo to tak, o tak niby sobie na luzie banalnie, o tu zobacz, ten pokazał ci, a tu już mi tam, tu złoto medalowe byki, tu myłkusy. Tylko to tak jak tutaj, no mówię, fizycznie, technicznie nie ma szansy tego pokazać. Musiał aparat w górę, wiesz, to będzie trochę go widać lepiej. Bo tak jak tutaj, to. W ogóle, kurde, łosia bym już pogonił go. Ale to jest nie... Słabo widać. Nierealne, żeby zobaczyć, bo tu też te myłkusy, tutaj ten, jeden był myłkus, drugi. Ale tu mówię, tak jak te uprylenie, to ja on sobie... Złoto medalowe... Złoto medalowe byki, on sobie na spokojnie mówi, tak jak ja bym mówił o jakimś takim ugrysku. Parę jak tu jest taki złoto medalowy. Poczekaj, tu mój kusy, ten jest jeden tam, nie? Na... Do wzięcia. Tak. To który... Bo czekaj, nie, czekaj, tutaj jeszcze gdzieś był ten, pokazywałeś mi go. A tutaj widać taką narośną, taką na dole na przyrożę, taką dziką narość. Widać trochę, ale tutaj widzisz, jest technicznie światło słabe i tak. Przyciągają te, wiesz, sztyki, no, żeby nie widać. Ale to mówię, patrzcie, jaki ten, jaki tu jest las, labirynt, węzeł górdycki, weź to róż, weź tu coś pokaż, weź tu. Muszę kiedyś tu się wprosić do ciebie latem. O, ten. Fikuszny, co? Uhuhu. No ciekawostka, nie wiem dlaczego tak się z nim porobiło. No to jeszcze akurat w tym temacie to się nie wypowiem, bo ja mam w tym wiedzę, można powiedzieć, żadną, nie? No i to jest druga głowa paroża, nie? No, trzeci rok życia tego byka, bo to jest zaraz po szpicarku, bo już jest róża wykształcona. Ale... Fajne. Co jeszcze, jak ktoś się jara mykusami, to już mu się oczy teraz zaświeciły. No tak. Ciekawego byka. Tutaj u ciebie to by było dużo łatwiej. Tylko, że ta czaszka trochę jest tutaj, ale to można jakieś czaszki tam położyć. Ale to jest, wiesz, to jest szczególarstwo, nie? Tak, akurat jest taki nie za duży, bo waży tam 8300. Nie za duży taki. 8300, taki uchu. Może tu trochę rozbierzemy tego. Rozbieramy się. To już teraz. Wracamy po nocy. To są zrzuty. Znaczy to bardziej nie zrzuty, tylko cięte. Tyki obsadzone. Waga tego wieńca jest 11600. Ale jest. Konkret. Tu jest konkret, w ogóle tutaj to nie. Nie mogę używać innych słów, bo się staram unikać tych, które trzeba wypipać. Odłożymy go tutaj.
Odłożymy go tutaj, jak to sobie wyobraźcie, jak tutaj nie ma gdzie towaru odłożyć, tutaj tyle tego jest. Tu gdzie się nie obrócisz, to jakiś konkret. Ten śliczność. 20, waga 9 kilo. Czart. Masakra. No naprawdę masakra. To jest tego. To ty powinieneś tak jak ten. Przyjechać na zlot wtedy. Tak jak panowie celińscy. Co na zlot? To by trzeba było cały dzień tutaj to wynosić. Dzwoń tylko dzień wcześniej, ja jeszcze będę miał ludzi do noszenia. Jak trzeba. Tu jest ciekawy wyrukus obsadzony na czosce, zrzuty. Bardzo ciekawy. No tu jest. Fajne. Ładnie uperlony jest. Uperlanie to widzisz ma na konkrecie. Szok. Szok niedowierzany. Coś tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze mózg zarobionego? Słyszeliście to? Coś tu jeszcze mamy? Nie, skąd? Takie tam tylko leżą po 10 kg. Co? Może nie, bo to jak się posypie, to będzie kabum. Wiesz, tam nic nie będzie. Żeby na nogę coś nie spadło, nie? No już jak ma spadać na nogę, to oby nie na moją. Może, no, dobra, się trzyma, dobra. Tu jest też mógłus. Ale ten jest śliczny, co? Ja jakoś tak się za szczególnie nie ten, nie jaram mukusami, nie ten. Ja jestem jeszcze wiesz, świeżyzna, to się jaram, te gabaryty, rozmiary wielkie, ale ten jest naprawdę śliczny. Chociażby to, tak jak ja znam całe YouTube, całe internety w tej tematyce, a takiego jakoś tak mi się taki maluszek fajny nie ten, nie rzuci w oczy. No i już nie ruszamy więcej. Coś się zaraz stanie. No chociaż jeden dla tego dźwięku. Ale. To już muszę wbrew woli Maćka, bo się go pytam, te nagramy? No nie wiem, nie, on mówi, że szału nie ma. A tu są takie, że szok, patrz jakie korony. Wieniec marzenie, a on, że szału nie ma. Faka. Zdecydowana większość. Faka 6,70. A to co to jest? 6,70 szału nie ma. Ale co to przecież. Tego drugiego pokażemy, no ten jest wagowo ciężejszy. To już 20. Poprzemy, żeby szyby mi w piekarniku nie wybił. Ale też jest konkret taki, a on szału nie ma co pokazywać. A ja tu mu się nim jarał. Tak, 9,60. No 9,60 to dla niego szału nie ma. Nie, tak, nie ma szału. Nie ma co pokazywać, szkoda czasu. Tutaj taki szybki przelot z dołu na górę, a to proszę jakie wieńczysko leży. I ten medalion łosia to jest naprawdę mega, bo jeszcze tutaj mamy. Ten medalion. Zaraz jeszcze na górę wejdziemy. Tam też jeszcze jest kilka wieńców takich, że hu, ja ha. I jeszcze ehehe. Czad. Tu mamy jeszcze sztuki z mocniejszych wieńców. Tu już no, a to widać po tych, po naklejeczkach. 11,8. Tylko to jest 11,8 z tą deską, wiesz? Aha. To jest to deska, ta deska waży gdzieś 1,5 kg, tak myślę. O, tutaj, dycha. Dycha, ma 40 rozłoga. No, ale to jest ten... No już jest, tutaj mówię, tutaj nie ma tych... Nie ma chudych byków cienkich, to jedyny cieniarz... Tak się nie mieszczą na dole. Jedyny cieniarz co ja, ale tak jak ten... Tam jeszcze ile jest przecież na dole. W tym pokoju pod nie przygotowanych. Tutaj nie mogę, muszę te korony trochę pokazać. Tamten jakieś, jeszcze tutaj to koronę to ma większą niż ja wieniec znalazłem. 50 cm rozłożone korony. No ale jest ten mega. Mega. Tak, może weźmiemy, pokażemy go w całości, żeby podłogi nie zabrakać. Za małe pomieszczenie. To nie,
Nie jest spokój do prezentacji jego, bo ja nie mam gdzie uciekać, a on się nie mieści w kadrze. Ale jest konkrecisko. Konkret, naprawdę. Tak jak mówiłem, tutaj tu są same konkrety. Tu są takie trofea, że szok. Szok. Szok nad szoki. Mnie przytkało, a ja zazwyczaj mam dużo do powiedzenia. A dzisiaj tylko oczy roz... Masakra. Tu jeszcze gigant z góry, ale ma te łopaty skubane. Szok. Szok, masakra. Tu mamy parę z brązu. Pani. Fajne figurki. Fajne. To już kolejne podejście do nagrania zakończenia, ale mi się, no oczy mi zarosły wieńcami, tykami, że język mi się plącze i niekoniecznie umiem to ubrać w słowo, ale tu pierwsze i podstawowe to wielkie dzięki dla Maćka, że mnie tu ugościł, że miałem możliwość pokazania, zobaczenia tego, pokazania wam, bo myślę, że wielu pasjonatów poroży, którzy mają na tym punkcie takiego hopla jak ja, no chętnie tu popatrzyli, chętnie też będą wracać do tego, ten łoś mnie wkurza, bo zahaczam dziś o tego olbrzymia cały czas, ale no, wycieczka mega, trofea mega, tu jeszcze może kiedyś będzie szansa wrócić, popatrzeć, bo tutaj to nie jest koniec kolekcji, ona cały czas rośnie. Się zmienia przede wszystkim. No zmienia się, jest ruch, jest klasa, także dzięki wielkie ode mnie, od widzów, za to, że zobaczyliśmy. Do następnej wyprawy. Nara.